Ech, a miało być tak pięknie. Po całkiem niezłym lutym, w którym świat oszalał na punkcie nowych czarodziejskich przygód w Hogwarcie, a potem jeszcze dał się pozytywnie zaskoczyć kilkoma innymi grami i nowym sprzętem Sony, no cóż, po czymś takim mocno liczyliśmy, że marzec też okaże się super, no ale niestety, kilka spraw się pokomplikowało i z listy premier coś tam poznikało. Czy to oznacza totalną bryndzę? Na szczęście nie. Marzec nie wyrwie może nas z bamboszy, ale też totalnie nie wynudzi. No może trochę. Zresztą sami zobaczcie, ocencie, co też szykuje się nam w ciągu najbliższych kilku tygodni. No, początek mamy srogi. I to dosłownie, bo za tym tytułem stoją twórcy, którzy już nieraz pokazali, że nie pateczkują się z graczami. I nie myślcie, że to takie kolejne Nio, tyle że osadzone w fantastycznych, starożytnych Chinach. Jeśli tamta seria was wymęczyła, to bardzo możliwe, że przy Wulong będziecie rzucać padem. Zdaniem niektórych zagorzałych fanów Soulsów maści wszelakiej, ta gra ma spore szanse stać się najtrudniejszym przedstawicielem tego gatunku. To jak, podejmiecie takie wyzwanie? Rękawice może podnieść każdy, bo gra już w dniu swojej premiery trafi też do Game Passa. Dead Cells to świetny tytuł. Był. Jakby nie patrzeć, od jego premiery minęło już niemal 5 lat. To kawał czasu. I gdyby tylko chodziło o kolejne zwyczajne DLC, wspominanie o nim pewnie byśmy sobie podarowali. No ale to przecież crossover z legendą, czyli serią Castlevania. Koło czegoś takiego nie sposób przejść obojętnie. Tłumaczenie o co biega w tej grze chyba nie ma za wielkiego sensu, szczególnie przy tak dziwacznej dwójce głównych bohaterów. Zresztą kto by patrzył na fabułę przy tak uroczej oprawie wizualnej i mocno zeldowych klimatach? Kto wie, może ten niepozorny tytuł okaże się czarnym koniem marca. Cóż, przekonamy się niebawem. Skoro przed chwilą mieliśmy tytuł, który grafiką przyciągał, to dla równowagi musi też być coś, co na pierwszy rzut oka wizualnie odrzuca. Ale oczywiście nie wszystkich, bo ci, co pamiętają serię Xenoclash, będą zapewne w niebo wzięci. I tak, to duchowy spadkobierca tamtych gier, rozgrywając się dokładnie w tym samym świecie. Szykuje się więc niecodzienna przygoda, pełna niezwykłych starć i groteskowo wyglądających przeciwników. Tak, dobrze widzicie, jedna z najbardziej interesujących serii japońskich horrorów powraca po latach, a właściwie to próbuje się na nowo rozgościć, bo przecież pierwszy duży remake dostaliśmy już w 2021 roku. Tym razem wybór padł na czwartą odsłonę tego cyklu, w której będziemy musieli zmierzyć się z traumatycznymi wspomnieniami pewnej porwanej w dzieciństwie dziewczyny oraz całą masą duchów. Dla miłośników opowieści z mocnym dreszczykiem to może być pozycja obowiązkowa. Choć konsole już znacznie częściej dostają swoje wersje najpopularniejszych strategii, wciąż muszą się na nie sporo naczekać. W przypadku tej gry to ponad 3 lata. Czy było warto? To się okaże. Idziemy jednak o zakład, że chętnych na ten miks strategii i rozbudowanego symulatora transportu na konsolach raczej nie zabraknie. Ta niepozornie wyglądająca gra to ponoć absolutnie niezwykły emocjonalny rollercoaster. Opowieść o życiu, przy którym nawet najwięksi twardziele potrafią uronić łezkę lub dwie. Najciekawsze jest jednak tu sterowanie. Wszystkie wydarzenia rozgrywają się za faktycznym mrugnięciem naszych oczu. Na PC-tach potrzebna była do tego kamerka internetowa. W przypadku tej wersji śledzenie wzroku zajmie się PSVR 2. Ciekawe, czy i tu ten tytuł spotka się z równie ciepłym przyjęciem. Which might live on after you're gone. Pewnie co po niektórzy pomyślą sobie teraz, kolejny klon Dark Soulsów. Owszem, twórcy tego tytułu nigdy nie ukrywali swojej fascynacji dziełami From Software, ale ich gra ma być nieco inna. I nie chodzi tu tylko o niezwykły świat będący czymś pośrednim między cyberpunkiem a dark fantasy. Rozgrywka ma tu być bardziej złożona, a bossowie trudniejsi. Trzeba przyznać, że projekty potworów robią wrażenie. I jeśli tylko to, co pokazuje zwiastun, to prawda, to klimat tej gry może być tak gęsty, że kroić trzeba będzie go siekierą.
No proszę, fani strategii ekonomicznych mają w marcu powody do świętowania. Najpierw Transport Fever 2, a teraz jeszcze to. Co prawda i na ten tytuł trzeba było długo czekać, ale Anno 1800 już raz udowodniło swoją wartość. O konsolowy sukces tego tytułu można więc być raczej spokojnym. Miała być jedna ze startowych perełek na PlayStation VR 2, ale niestety na ostatniej prostej dostała zadyszki i nowe gogle Sony podczas swojej lutowej premiery musiały poradzić sobie bez tej szynowej strzelanki. Spytacie pewnie, co w niej takiego nadzwyczajnego, przecież PSVR 2 dostał w dniu swojego debiutu kilka całkiem niezłych przedstawicieli tego gatunku. A i owszem, dostał, tyle że żadna z nich nie była tak mroczna i powiedzmy to wprost przerażająca jak Switchback. Wiecie, który to już rok leci czwartym Simsom? 9. A mimo to spadku zainteresowania tą symulacją życia jakoś nie widać. Oczywiście nie byłoby to możliwe bez kolejnych ulepszeń i dodatków, takich choćby jak ten tutaj, który dorzuci do gry nową miejscówkę, doda więcej etapów życia naszych podopiecznych i pozwoli cieszyć się nowymi, nieznanymi wcześniej aktywnościami. Oj, coś czuję, że niektórzy znów znikną z realnego świata. Wygląda na to, że jedna z najdłużej wydawanych gier wrestlingowych powróciła na właściwe tory. Zeszłoroczna odsłona tej serii zebrała sporo pochwał. Czy ta powtórzy tamten sukces? Bardzo możliwe. Na fanów czekać ma tu ponoć nie tylko pełen zestaw znanych i lubianych zawodników, ale także gala Wargames i interaktywny tryb 2K Showcase skupiający się na karierze Johna Cena. Nie powiem, wygląda to całkiem przyjemnie. Dla fanów Bayonety, zmysłowej wiedźmy toczącej widowiskowe boje z najróżniejszymi demonami i potworami, każda nowa odsłona z tą niezwykłą bohaterką jest pewnie wielkim świętem. Woltę, jaką robi jednak ta odsłona serii pod względem grafiki i rozgrywki, może jednak mocno zdziwić. Ale nie nam to oceniać. Fani i tak będą pewnie zachwyceni. Może i na pierwszy rzut oka na to nie wygląda, ale ten tytuł ma spore szanse okazać się niespodziewanym hitem. Dlaczego? A choćby przez wzgląd na nietypową rozgrywkę i możliwość przyjmowania kontroli nad napotkanymi zwierzętami i przedmiotami. Do tego dochodzi jeszcze otwarty, wyjątkowo barwny świat inspirowany Nową Kaledonią, całkiem interesująca fabuła i bonus w postaci pojawienia się tej gry w usłudze PlayStation Plus Extra w dniu premiery. Tak, wiemy. Golf w naszym kraju hashtag nikogo. Mimo to o tym wydarzeniu wspomnieć musimy. Oto bowiem po kilku latach przerwy koncern Electronic Arts zdecydował się powrócić do golfa, rzucając rękawice konkurencji. Ciekawe, co z tego wyjdzie. No patrz panie, do czego doszło. Żebyśmy bardziej ekscytowali się remake'ami dawnych hitów niż nowymi produkcjami? Niesłychane. No ale w tym przypadku to raczej trudno się dziwić. Raz, że Resident Evil 4 to jedna z najlepszych, o ile nie najlepsza odsłona tej słynnej już serii survival horrorów, a dwa, że ilość zmian i ulepszeń jest tu tak wielka, że to niemal całkowicie nowa gra. Nie zagrać w nią byłoby grzechem. Nie powiem, pierwsza zapowiedź tej produkcji wysadziła nas z butów. Michael Madsen, Machete, czyli Danny Trejo, Kim Basinger, Vanilla Ice, Danny Glover i Chuck Norris. Takiej śmietanki dawnych hollywoodzkich gwiazd nie miała chyba żadna wcześniejsza gra. Potem przyszło jednak małe otrzeźwienie. Czy zespołowi składającemu się z twórców takich hitów jak Mafia, Vietcong czy Hidden and Dangerous uda się udźwignąć tak dużą gangsterską produkcję? Niestety Crime Boss to wciąż wielka niewiadoma, choć jedno jest pewne, nowego GTA z tego raczej nie będzie. Czy to was odstrasza, czy jednak dacie temu tytułowi szansę? Tej gry chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Dość powiedzieć, że to właśnie w marcu ziści się marzenie milionów pecetowych graczy, którzy od blisko dekady czekali na pojawienie się tej niesamowitej opowieści na swojej platformie. Teraz zaś w końcu ją dostaną i to od razu mocno ulepszonej next-genowej odsłonie. Cóż, czas konsolowych ekskluzywów chyba faktycznie dobiega właśnie końca.
Wciąż mało wam wyścigowych emocji w Forza Horizon 5? No to szykujcie się na kolejne, tym razem po bezdrożach Sierra Nueva. Będą więc rajdy na szutrze, po piaskach pustyni, a nawet przejazd niemal środkiem lasu palmowego i wyścigi czasowe z pilotem siedzącym w helikopterze. A atrakcji, jak widać, nie zabraknie. Kto się pisze? Można by pomyśleć, że to kolejna gra wędkarska. Ot mały stateczek eksplorujący wody pewnego archipelagu i łowiący ryby. A jednak to dopiero pierwsza warstwa tej całkiem oryginalnej produkcji. Owszem, łowimy tu ryby, handlujemy nimi, ulepszamy nasz stateczek, ale też polujemy na artefakty i poznajemy historię, w której lovecraftowe klimaty przeplatają się z dreszczowcem. Jak dla nas, wystarczy, by obrać kurs na tego indyczka. Nie wiedzieć czemu pierwsza wojna światowa nie jest szczególnie chętnie wykorzystywanym motywem przez twórców gier. Szkoda, bo już nie jedna produkcja pokazała, jak wielki drzemie tam potencjał. Ta strategia ma szansę stanąć do równej walki z wydanym niedawno Company of Heroes. Nie dość bowiem, że będzie to miks RTS-a i gry z gatunku Grand Strategy osadzony w czasach Wielkiej Wojny, to jeszcze stoją za nim weterani Command & Conquer i Star Wars Empire at War. Nie ma co gadać, z takim zespołem to musi być dobre. Żeby była jasność, nie mamy żadnej pewności, że ten tytuł faktycznie ukaże się w marcu. Po tylu opóźnieniach moglibyśmy się nawet założyć, że i ten termin nie zostanie dotrzymany. No ale to pełnoprawny remake legendy, więc gdyby jednak stał się cud i gra nagle pojawiłaby się w sprzedaży, chyba nigdy byśmy sobie tego nie wybaczyli. Także wiecie, nowy stary System Shock się zbliża, a kiedy będzie, to się jeszcze okaże. You are an insect. You are nothing. I tyle. Oto nasza cała lista najciekawszych premier marca 2023 roku. Nie gniewajcie się, jeśli nie znaleźliście tu swoich najbardziej oczekiwanych produkcji tego miesiąca. Mimo szczerych chęci nie jesteśmy w stanie uwzględnić wszystkiego, bo byłoby tego po prostu za dużo. Nie krępujcie się jednak i podrzucajcie w komentarzach swoje typy waszym zdaniem najlepszych gier marca. A jeśli takowych nie macie, a cały najbliższy miesiąc jawi wam się w czarnych barwach z uwagi na brak prawdziwie dużych hitów, to głowa do góry, będzie lepiej. Kwiecień już szykuje dla nas kilka sporych perełek. O tym jednak opowiemy już przy następnej okazji. Na razie więc się z wami żegnamy i do zobaczenia za miesiąc przy kolejnym odcinku najciekawszych premier gier.